Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Akademii IT Media. W tym filmie pokażę Wam, na czym polega różnica między Adobe Premiere a Adobe After Effects. Zapraszam. Premier, montaż wideo, After Effects, animacja i efekty wizualne. Co to jest montaż? Montaż to jest montaż filmu z wakacji. To jest montaż filmu, który oglądacie w kinie albo na jakiejś usłudze streamingowej. Czyli macie sekwencję ujęć, ktoś poszedł, wziął kamerę, nagrał to i teraz decyduje, w jakiej kolejności te rzeczy mają się odegrać. Montaż. Okay? Można w takim montażu jeszcze trochę pomanipulować kolorem, co się nazywa często kolor korekcją albo kolor gradingiem. Można w bardzo prostych sytuacjach robić pewne przetwarzanie, na przykład usunąć zielone tło, ale to w bardzo prostych przypadkach w Premierze. To już bardziej wchodzi do tego, co się dzieje w After Effects. A After Effects animacja. Co to znaczy animacja? Znaczy, że macie obrazek kota i zaczynacie tym kotem ruszać, jak kukiełką, na przykład. Znaczy to, że macie logo, które jest złożone z kilkunastu elementów. Kilka literek, kilka kształtów i chcecie zrobić, żeby to logo jakoś się pojawiło w atrakcyjny sposób na ekranie. To są efekty wizualne, czyli dodawanie wybuchów, albo wystrzałów, albo mieczy świetlnych. Takie rzeczy to jest After Effects, czyli bierzecie jakiś przykładowo klocek z Premiera, który jest jednym małym ujęciem, jednym plikiem, jednym krótkim wycinkiem, który trwa 2, 3, 4 sekundy, do którego chcecie dołożyć biegnącego dinozaura w tle. To jest After Effects. A kiedy macie już tego biegnącego dinozaura wstawionego w ten element, przerzucacie to z powrotem do Premiera, żeby włożyć to tam, skąd pochodzi, żeby odegrało jakąś rolę w Waszej produkcji. Możemy myśleć o tym, że orientacja, jeżeli tak chcecie o tym myśleć, premiera jest pozioma. Okay? Tu coś, tu coś, tu coś, tu tylko fragment i tutaj znowu coś. Z kolei o After Effectsie lubię myśleć, że on jest zorientowany raczej pionowo. Że tam robi się, tam się produkuje te klocki z wielu różnych elementów, aby wyprodukować jeden klocek, który potem wrzucamy do tego premiera. Tutaj ważne jest, żeby zaznaczyć, że te klocki to mogą być najróżniejsze rzeczy. To może być klip wideo i w przypadku montażu najczęściej tak jest. Z kolei przy After Effectsie najczęściej są to pliki graficzne, które mamy przygotowane w innej aplikacji, w Illustratorze chociażby, czy w Photoshopie, którymi zaczynamy poruszać. Więc zobaczmy, czym te programy się różnią tak z wierzchu, gdy już je uruchomimy po raz pierwszy. Więc teraz znajdujemy się w Adobe Premiere. Mam tutaj kilka klipów już przygotowanych, wyciętych z moich mediów. Żeby zobaczyć dokładnie, jak to przygotowałem, znajdziecie link tutaj, powinien koło mnie krążyć, kliknijcie sobie. I teraz te klipy, które przedstawiają różne filmy, różne treści, możemy ustawiać w dowolny sposób i dokonywać na nich pewnych zmian. Możemy nawet robić bardzo prymitywne animacje. Przy czym zaznaczam, że do animacji właśnie bardziej nadaje się After Effects i to zaraz pokażę. Więc mamy tutaj film, gdzie mamy jednego z naszych wykładowców, to jest Paweł, który zaprasza Was w tym filmie na swoje szkolenie z Illustratora. I możemy z tym filmem, tak samo jak z każdym innym klipem, z każdą inną rzeczą, która znajduje się tutaj na naszym timeline'ie, w naszej sekwencji, czyli w tym, co opisuje co najpierw, co później, możemy dokonywać różnych modyfikacji. Możemy na przykład ten klip, o którym możecie myśleć jak taśma filmowa. Możemy złapać narzędzie żyletki, przeciąć go na pół i na przykład zamienić początek tego klipu z końcem tego klipu. Pokazałem odwrotnie. Koniec tego klipu z początkiem tego klipu. Czyli możemy sobie zrobić tutaj miejsce, przesuwając to normalnie, złapał, przeciągnął, przytrzymał, nic specjalnego. To przesunąć tutaj, to przesunąć tutaj.
Oczywiście dla tych z Was, którzy być może już troszeczkę klikali w premierze, wiecie, że to się robi inaczej, ale nie chcę tutaj za dużo od razu rzeczy pokazywać, żeby nie odciągnąć Waszej uwagi od tej istotnej różnicy, od tego, co chcę pokazać, czyli różnica między Premiere a After Effects, żebyście mogli bardziej świadomą decyzję podjąć odnośnie tego, na jakie szkolenie chcecie do nas przyjść. Więc to była bardzo prosta operacja, taśma, przeciął na pół, zamienił miejscami, nic więcej. I w esencji, bardzo, bardzo, bardzo mocno upraszczając, to jest montaż. Cofnijmy sobie tą zmianę może, czyli Ctrl Z albo Command Z. I zobaczmy, zwróćcie uwagę, mamy tutaj różne tak zwane ścieżki, traki. I one działają podobnie jak warstwy w Photoshopie lub w jakiejkolwiek innej aplikacji. Mamy jedną warstwę tutaj, następną tutaj i patrzymy na to wszystko z góry, więc to, co jest na samej górze, przysłania to, co jest piętro niżej. Chyba, że są dziury jakieś w środku, ale o tym może przy innej okazji. Więc przesuńmy ten klip, który przedstawia jakieś nagranie z pulpitu. Postawimy je tutaj. OK. I złapiemy to. Również zrobię miejsce, poprzesuwam. I postawimy je tutaj. No i zobaczcie, że ten klip z Pawłem cały czas pod spodem jest, ale tutaj chwilowo przykrywa go filmik z nagranym pulpitem. No to jest esencja tego, co się robi w premierze. Załóżmy, że chcemy dokonać jakiejś zmiany. Załóżmy, że chcemy ten klip pokazać w jakiś fajny sposób, żeby on tak nie wchodził gwałtownie, tylko żeby w jakiś łagodniejszy sposób się pokazał. Czyli możemy na przykład go pokazać przez tak zwany przenik, czyli tranzycję. Żeby to zrobić, musimy sobie zajrzeć tutaj w panelu do efektów. W efektach możemy znaleźć tranzycję wideo. Tego typu tranzycja będzie należała do grupy dissolve, czyli rozpuszczanie. I mamy coś, co się nazywa cross dissolve. Więc mogę złapać tą tranzycję, to przejście, nałożyć ją na klip tutaj. I zobaczcie teraz, w jaki sposób to wygląda. Klatka po klatce, tenże klip się po prostu pojawia na przeniku. Bardzo proste, ale jest to znowuż esencja tego, co się robi w premierze. Załóżmy, że chcielibyśmy, żeby to trwało dłużej. Możemy się zbliżyć i rozciągnąć ten moment tranzycji troszkę. OK. Mało może atrakcyjne, ale pokazuje, na czym polegają zasady pracy. I dołóżmy do tego jeszcze jeden element. Chciałbym, żeby to było na początku bardzo rozmyte i z biegiem im bardziej się robi widoczne, coraz mniej przezroczyste, żeby również robiło się coraz bardziej mniej rozmyte. Więc rozmycie, powinniśmy kojarzyć ten termin, blur. Wpiszmy w wyszukiwarce efektów, szukamy blura, użyjemy tego, rozmycie tak zwane gaussowskie, daję je tutaj, nałożyłem na klip, no i mój klip nie jest jeszcze rozmyty. Gdy jest zaznaczony, muszę przejść do zakładki kontrola efektów, effect controls i tutaj znajdę mojego blura, jest i mogę go tutaj odpowiednio rozmyć. Kiedy jest rozmyty, to niestety jest rozmyty cały czas, więc my stan tego rozmycia chcemy zmienić w czasie. I to jest to, do czego się używa animacji, tym właśnie animacja jest, czyli zmiana jakiegoś atrybutu w czasie. Więc tym atrybutem będzie parametr blurriness w tym wypadku, czyli rozmycie. I ja na początku chcę, aby on był bardzo mocny, właśnie na przykład na te 400, 399, dobra, wpiszmy 400. OK. I robimy animację, czyli zaznaczamy klatkę kluczową w tym miejscu, zaznaczamy chęć wykonywania animacji. Idziemy w linii czasu do przodu, tu zauważycie, że to jest ta sama linia czasu, co tutaj, gdy ruszam tą, rusza się również ta druga. I tutaj powiedzmy, że chcemy, aby to rozmycie już było równe 0. Zobaczcie, tu nam powstała klatka kluczowa i tu powstała klatka kluczowa. One opisują, jaki jest stan tego rozmycia w danym momencie w czasie. I gdy puścimy, wszystko to razem tworzy taki rezultat. OK? Więc to jest to, co możemy robić w premierze. To jest oczywiście sam czubek góry lodowej. Możemy jeszcze bawić się kolorem. Tutaj Wam pokażę może bardzo taką jakąś szybką rzecz, którą możemy zrobić z kolorem. Ujęcie to jest nagrane w taki sposób, żeby można było pokazać, jak
to można robić oraz na co uważać, czyli czego innymi sobie również nie robić na przykład. Przejdźmy tutaj sobie w zakładkę kolor. Mamy cały specjalny panel do kolorowania i w tym panelu do kolorowania możemy stwierdzić, że to ujęcie jest zbyt ciepłe, więc łapiemy za suwak temperatury, zaczynamy je troszkę wychładzać. Teraz może jest trochę za ciemne, więc możemy podnieść ekspozycję. Teraz może jest trochę za jasne, więc jasności zdejmiemy w dół. I tego typu rzeczy na bardzo bazowym, jednak mocno rozwiniętym i tak poziomie możemy wykonywać w Premierze. Natomiast jeżeli chodzi o animację, czyli o to, gdzie After Effects zaczyna nam pomagać, sprawa wygląda trochę inaczej. Zobaczmy może szczyt tego, co jeszcze jest sens robić w Premierze, jeżeli chodzi o animację. Przełączę się więc na ten tryb edycji z powrotem. Załaduję sobie logo, które mam przygotowane. Nasze logo, wrzucam je tutaj na górną belkę, powinno być widoczne. O, jakie jest wielkie to logo, więc zaznaczmy i powiększmy je może tutaj. Teraz, gdy będziemy je powiększać, niestety będziemy mieli tak zwaną pikselozę, dlatego iż mimo, że to logo jest wektorowe, ponieważ pochodzi z pliku Illustratora, to programy takie jak Premiere, takie jak After, ostatecznie czytają piksele, które z tego wynikają. Trzeba to specjalnie przetworzyć. W związku z tym możemy ten plik oczywiście przygotować, poprawić i tak dalej, natomiast nadal nie moglibyśmy zrobić jakiejś wielce wybitnej animacji z tym logiem w samym Premierze. Więc może w ogóle nie próbujmy nawet, tylko przenieśmy się do After Effects i zobaczmy, co After Effects nam zaoferuje w tej kwestii. Tutaj mam już logo przygotowane, jest wrzucone. Mam zrobioną bardzo prostą animację. Logo po prostu wjeżdża. Zwróćcie uwagę na ładne rozmycie, jakie tutaj mamy. To jest rozmycie wynikające z prędkości ruchu. Okej, wygląda ciekawiej, natomiast jeszcze chętnie bym coś do tego dodał. Więc otwórzmy tutaj takie specjalne pole do tak zwanych ekspresji, czyli do wyrażania animacji za pomocą kodu. To jest coś, czego również się uczymy na zajęciach. Wkleję tutaj taką ekspresję, którą mam już przygotowaną specjalnie na rzecz tego tutoriala. No i zobaczmy, co ona zmieniła. Zium! Dodała nam taki efekt sprężynki do tej animacji. Samo się zrobiło, nic więcej nie trzeba było robić. I to jest coś, czego Premiere nie jest w stanie zrobić. After Effect kliknięte i zrobione. Więc to, co można by zrobić jeszcze, co by było jeszcze bardziej ciekawsze, możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w mojej finalnej tak zwanej kompozycji. Francja elegancja, bardzo fajnie. Więc takie logo możemy sobie zapisać. Zapisałem plik pod tytułem logo AEP. Wracam do Premiera, zaimportuję ten plik tutaj, logo AEP. Klikamy, teraz nasz się Premier zapyta, którą kompozycję, który element zawierający się w tamtym projekcie chcemy zaimportować. Więc wybieram moją animację, klikam OK. Nasz element pokazał się tutaj i teraz to możemy wrzucić. No i zobaczcie, że już jest o wiele fajniej. I dużo bardziej interesujący rezultat z tym logiem. Sprawdźmy jeszcze raz, jak to wygląda. Fantastycznie. Takie rzeczy właśnie możemy wykonywać chociażby w After Effects. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz może, do której tutorial również znajdziecie tutaj w latającym linku koło mnie. Rzecz, którą robiliśmy w tutorialu, gdzie tłumaczyłem, jak generalnie After Effects działa. I była to tak właśnie wyglądająca, skacząca ikonka. Również zaanimowana w bardzo prosty sposób z wykorzystaniem tej samej magicznej ekspresji, którą oczywiście na zajęciach Wam pokażę, nauczymy się ją konstruować i tak dalej. Ale to nie wszystko oczywiście. To są zaledwie takie najbardziej rozgraniczające różnice. Natomiast sam After Effects chociażby, który jest moim ukochanym narzędziem, to jest znacznie więcej. Tutaj przewija się wiele terminów, takich jak motion tracking na przykład, albo compositing, czyli składanie wielu obrazów w jedną całość. Tracking z kolei to jest śledzenie ruchu obiektów w klipie wideo, aby napędzać jakąś animację. I ten przykład mogę Wam tak naprawdę szybciutko pokazać. Tutaj mamy takie ujęcie reklamowe jakiegoś produktu i na przykład chcemy zrobić
najbardziej taką typową rzecz, którą nawet montażyści chcą umieć zrobić i dlatego na zajęciach z premiera o tym czasami mówimy, czyli tak zwaną szypułkę, kreska z napisem, który będzie przyczepiony do jakiegoś obiektu. Więc mam tutaj produkt i chcemy przypiąć tutaj do tego elementu, do tej śrubki, przypniemy sobie właśnie tak zwaną szypułkę, czyli najpierw przeprowadzimy proces trakowania, czyli śledzenia ruchu w obrazie. Wybieram śledź ruch, wybieram sobie punkt, który chcę prześledzić, zaznaczymy sobie tą, że właśnie śrubkę, która znajduje się w tym miejscu, świetnie. Klikam trakuj do przodu, to chwilkę potrwa, no oczywiście potrwa tyle, ile trwa sam klip wideo. Natomiast rezultatem tego będą klatki kluczowe, czyli ten element, który właśnie służy do animacji. I takie klatki kluczowe mogę sobie szybko zaaplikować. Tutaj nie będę specjalnie wchodził w szczegóły, mamy szczegółowe tutoriale na ten temat i możecie je znaleźć u nas na naszym kanale Akademia IT Media. I możemy do tego obiektu, zobaczcie, który już jest przyczepiony do tego produktu, dołożyć jakiś napis. Kliknę sobie nowy napis, napiszę produkt. Ok, może zróbmy, żeby był trochę ładniejszy ten napis, bo nawet. Tak, dodamy jakiegoś font. Myriada. Myriada. Myriada, no właśnie. Albo Comic Sansem. Tak, zrobimy Comic Sans. Wszyscy uwielbiają Comic Sans w nazwach produktowych. Zróbmy Comic Sansem. Ok, damy to tutaj. Przypniemy sobie jedno do drugiego, stryk, tara i gotowe. Możemy oczywiście dźwięk wyłączyć, bo to nam to troszkę przeszkadza. Idziemy, wyłącz dźwięk, zobaczymy jeszcze raz. I działa, napisy przyczepione do produktu i to jest to, co również można robić w Afterze w bardzo prosty, jak widać, sposób. Natomiast to jest, pamiętajcie, jedynie sam czubek góry lodowej. I cóż, i mam nadzieję, że ta różnica staje się coraz jaśniejsza. Premier, składanie klocków jeden obok drugiego. After Effect, dużo klocków, jak widzicie, które łącznie tworzą jeden klocek, który wykonuje jakąś jedną fajną rzecz. W After Effectie możecie również robić postprodukcję, to jest bardzo szeroki termin, ale możecie załadować tutaj film wideo i zacząć go przetwarzać w odpowiedni sposób, na przykład wykonać tak zwaną rotoskopię, czyli wyciąć jakąś postać z tła, oddzielić ją od tła. Możecie dodawać wybuchy, możecie dodawać biegające dinozaury, gdybyście chcieli zrobić taki film, że wiecie, że ktoś chciał zrobić park rozrywki i wrzucił tam dinozaury i wszystko po prostu wyszło spod kontroli. Takie filmy możecie robić chociażby w After Effectsie. After Effect jest od robienia skaczącej piłki do robienia filmu o dinozaurach i o krasnoludkach, które niosą pierścień, żeby wrzucić do wielkiej dziury. Okay? To jest ten przedział. A w premierze możecie zmontować już te gotowe elementy w cały godzinny, dwugodzinny, trzygodzinny film. Jeżeli interesuje Was After Effect, czyli robienie wybuchów, biegających dinozaurów, animowanie kota na podstawie prostej ilustracji, animowanie loga, kliknijcie w ten link. Tutaj się dowiecie podstaw, jak rozpocząć pracę w After Effectsie. Jeżeli interesuje Was Adobe Premiere, czyli opowiadanie przejmujących historii, które ładnie wyglądają, ładnie brzmią, kliknijcie w ten link na górze. Tutaj się dowiecie podstaw o Premiera, a jeżeli chcecie się z tychże dwóch programów oraz z wielu innych wyszkolić naprawdę dobrze, link znajdziecie w opisie pod spodem. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Akademii IT Media. Do zobaczenia.